Ja jestem taką wieśniarą i tandeciarą. Co? Wbiła mi nóż w serce tym kalendarzem. Tak, tak! Hej kochani, witajcie, z tej strony wasza Adrianna i dziś zapraszam was na otwarcie kalendarza adwentowego. Dziś otwieramy kalendarz polskiej youtuberki Hani Knopińskiej ze sklepu Glam Shop. Cena tego kalendarza to 479 zł, więc zgodzimy się, że nie jest to mało. Ale sprawdźmy jego zawartość. Ja teraz poszukuję najlepszego kalendarza adwentowego, ponieważ mamy już najgorszy kalendarz adwentowy i był to kalendarz adwentowy Kylie Jenner. Naprawdę skandal i to, co znalazłam w tym kalendarzu, to było dno. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to klikajcie tutaj. A zobaczymy, jak pójdzie temu kalendarzowi. Czy okaże się być kalendarzem najlepszym, czy będzie tak samo beznadziejny jak kalendarz Kylie Jenner. Zobaczymy. Tak więc, jeżeli film wam się spodoba, to kciuki w górę, bo dla was to sekunda, a dla mnie wielka motywacja i ruszamy. Okej, mamy nasz kalendarz. Widzę, że niektóre okienka są gigantyczne, na przykład numer 1 czy numer 6. Widziałam też teraz, że ten kalendarz jest na promocji i kosztuje coś około 380 zł, ale wiecie, będziemy go oceniać po jego normalnej cenie. Ach, ale dobra, potrzeba coś pod numerem 1. I słuchajcie, pod numerem 1 mamy dwie paletki i zakładam tak, że te paletki to paletki puste. Mamy dwie puste kasetki. I co? Tak, wiecie, no moja babka wróżyła. Może być tak, że jak dostaliśmy dwie kasetki, to znaczy, że w tym kalendarzu będzie tyle cieni, żeby je wypełnić. Co daje? Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 razy 2, 16. To daje 16 cieni. Wow! Ale może się też okazać, że to są dwie puste kasetki i dostaniemy po prostu coś takiego, a to będzie słabe. Natomiast już nie jestem takim hejterem tych kalendarzy, żeby zakładać najgorsze, tak więc na razie plus i zobaczymy, co będzie dalej. No teraz to mnie zaintrygował ten kalendarz. I chyba pierwszy raz spotkałam się z czymś takim, żeby w kalendarzu dostać aż dwie rzeczy. Zawsze jest po jednej. Wow! Buja! To była moja najczęstsza ocena z matematyki w szkole. I pod numerem 2 mamy dwa cienie. Zaraz je otworzę, żeby zobaczyć, jakie mają odcienie. Ej, znowu po 2. Czy w tym kalendarzu będzie wszystko 2 razy? O, bo jeżeli tak będzie, to chyba naprawdę będziemy mieli kalendarz hit. I mamy dwa cienie, jeden taki jasno-brązowy, a jeden... A! O nie, już mi się skruszył. Wybaczcie. A jeden z drobinką. Ej, jazda, ale fajnie. Czy tutaj będzie wszystko po 2? I oczywiście tutaj dajemy plusa i patrzymy, co jest pod numerem 3. Ej, podjarałam się, że wszystko będzie po 2 razy. A nie, tutaj mamy jedną rzecz. Pod numerem 3 mamy rozświetlacz do oczu i twarzy w żelu. Ale fajnie. Jest to rozświetlacz. Wow, zobaczcie, taki szampański. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał na ręku. Bardzo ładny. Ej, super. To opakowanie nie jest może jakoś mega duże, ale nie wiem, czy to jest miniaturka, dlatego, że tego produktu pewnie używa się naprawdę bardzo, bardzo mało. Odcień jest przepiękny, jak najbardziej ekscytacja. Brokat, a wiecie, że ja teraz kocham brokat. Ja jestem taką wieśniarą i tandeciarą, co mogę wam poradzić. Więc tutaj oczywiście plus. I jak na razie ten kalendarz zaczyna z wysokiego C. Ej, teraz jestem podjarana, naprawdę. Patrzymy, co jest pod numerem 4. Pod numerem 4 mamy bronzer w kremie. Także opakowanie starczy na wiele razy. Nie wiem jeszcze, jak go otworzyć, ale widzę, że bronzer ma piękny odcień. Ej, kurczę, bardzo fajnie. Dobra, kolejny plus. Myślę, że tutaj nie spodziewamy się niczego innego. Na razie nic się nie powtarza. Produkty są w fajnych rozmiarach. Patrzymy, co jest pod numerem 5. O, mamy kolejne cienie. A, znowu mi wypadł, co ja robię. Jeden to taki naprawdę piękny, fioletowo-niebieski cień z drobinką, a jeden to taki klasyczny brązowy odcień, który już skruszyłam, bo musiałam w niego wsadzić paznokieć. I znowu mamy dwa produkty. I ja już widzę, w jakim kierunku idzie ten kalendarz. Naprawdę chyba będzie tyle cieni, że będziemy mogli złożyć dwie paletki tutaj. Ej, to jest... Wow, szósteczka! Szóstka jest wielka. Słuchajcie, pod numerem 6 znalazłam... Ej, coś tam jest. Ja myślałam, że pod numerem 6 będzie tylko jakby takie opakowanie na pędzle, czy to jest kosmetyczka, ale tam coś w środku jest. I jeżeli tam w środku jest pędzel, to oszaleję. Czekajcie, ja myślałam, ja już miałam chwalić, że jest to bardzo ładna kosmetyczka, taka twarda, taka super do podróży, ale ja widzę, że tam jest także coś w środku. Tam musi być pędzel. Jeszcze nie widziałam w kalendarzu adwentowym w tym roku pędzli i... To nie jest jeden pędzel, to są pędzle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pędzli do makijażu w jednym okienku i do tego etui. Co? Ja głupia, już się miałam jarać samym tym. Myślałam, że to jest kosmetyczka albo pudełko na pędzle i tam dalej będą pędzle. Nie spodziewałam się, że w środku będzie osiem pędzli.
pędzli! To jest pierwszy raz, jak ja się z czymś takim spotykam. Ja się pierwszy raz spotykam z czymś takim, że w jednym okienku mamy 8 produktów. I to nie jakichś durnowatych, nie wiem, wacików, tylko 8 pełnowymiarowych, wielkich, pięknych pędzli. One są do tego jeszcze piękne! Przepraszam Was bardzo, ale to jest niesamowite. Zobaczmy, jak one wyglądają. Jezu, są jeszcze przepiękne. Zobaczcie, zielone w takim świątecznym odcieniu jeszcze ze złotą skówką. Nie jestem kupiona, dajcie spokój. Odpakuję sobie te pędzle. Zobaczymy, jakie to są w ogóle pędzle. Mamy 4 pędzelki do twarzy oraz 4 duże pędzle do oczu. Jestem w szoku i 1 plus to jest za mało. Żeby powiedzieć, że to okienko dostaje plusa, to jest za mało. Ale to było najlepsze okienko, jakie kiedykolwiek otworzyłam w jakimkolwiek kalendarzu adwentowym. Chyba się zgodzicie, to był szok. Jeszcze do tego to etui jest śliczne. Jak na razie to jest najlepszy kalendarz adwentowy, jaki otworzyłam. Słyszysz, kalendarzu Kylie Jenner? Ucz się. Dobra, mam nadzieję, że ten kalendarz utrzyma formę i będzie tylko lepiej. Patrzymy, co jest pod numerem 7. A siódemeczka to róż do policzków w kremie. Słuchajcie, szalonym odcieniu. To jest odcień taki sam jak moja koszulka. On jest szalony. I ja uwielbiam takie szalone odcienie różu. Ja sama się maluję właśnie takim żarówiastym różem. Więc to jest spoko. Zdjęłam z niego podkładkę i zobaczcie, ten róż jest naprawdę w szalonym odcieniu. Wow. Oja. Ja nie wiem, czy każdy będzie zadowolony z tego okienka, bo wiem, że wiele osób może mieć takie, co to jest? Ale ja kocham takie świeże, mocne Barbie róże, więc dla mnie jest to wielki plus. Natomiast będzie mi się bardzo ciężko powstrzymać, żeby nie wsadzić w to palucha, bo to ma taką fajną konsystencję pianki. Plus! Co ten kalendarz z nami robi? 8. Ja już nawet chcę, żeby 8 była słaba, bo żeby nie wychodziło, że ja po prostu się podlizuję. I pod numerem 8, o, będziemy mieli coś małego. Dobra, może dam minusa. Pod numerem 8 mamy 1 cień. Ej, kalendarzu, daj nam 2. Przyzwyczaił nas do większej ilości cieni. Wow, to jest piękny odcień, bo to jest taki szampański odcień, jednocześnie z jakimiś takimi niebieskimi drobinkami. Bardzo ciekawy. Piękny byłby również jako rozświetlacz. Szkoda, że nie było tutaj 2 cieni. Wiecie, ja się szybko do dobrego przyzwyczajam, więc wolałabym dostać 2. Ale tu jest i tak piękny cień, więc okej. Powiedzmy, że daję tutaj plusa. Daję nam w jednym okienku 8 pędzli, więc teraz w tym momencie ja sporo potrafię im wybaczyć. Łatwo mnie można kupić, jak mi się daje 8 pędzli w jednym okienku. I patrzymy, co jest pod numerem 9. O, znowu będzie cień. 2 cienie, dobra. To już mi się bardziej podoba. A, znowu mi wypadł. Czy ty, Dusiu, umiesz otwierać rzeczy, bo widzę, że to cię przerasta. Mamy 2 cienie w takich bardzo neutralnych, spokojnych odcieniach. To są takie odcienie na co dzień. I widzę też, w jakim kierunku ten kalendarz idzie. Dostajemy bardzo dużo takich bazowych cieni, brązów, ale bardzo dużo też takich świecących, szalonych odcieni, więc pewnie będzie tak, że jedna paletka będzie bardziej szalona, właśnie taka błyszcząca, brokatowa, a jedna taka bardziej spokojna na co dzień. I jeżeli to jest kierunek tego kalendarza, to ten kierunek jest dobry, i ja tego chcę. Widać, że to jest przemyślane, nie dają tylko nudnych, brązowych, beżowych cieni albo samych szalonych odcieni, że nikt się tym nie pomaluje. To wszystko, wiecie, jest pięknie, pięknie połączone i przemyślane. Co mogę powiedzieć? Jestem pod wrażeniem. Tak się powinno robić kalendarze adwentowe. To jest to. Tutaj dostajemy mnóstwo ciekawych rzeczy, wszystko jest przemyślane, tych rzeczy jest dużo. Takie mają być kalendarze adwentowe, mają dawać nam ekscytację, a nie to, co robiła Kylie Jenner, jakieś odpadki w kalendarzu. Przepraszam, że się tak czepiam tego kalendarza Kylie Jenner, ale po prostu wbiła mi nóż w serce tym kalendarzem. I mamy produkt do ust, fajnie, bo wcześniej nic do ust nie było. W takim odcieniu różu, zaraz zobaczmy, jak on wygląda. O, wow! Jak patrzyłam na niego w opakowaniu, to myślałam, że on będzie taki bardzo jaśniutki, ale zobaczcie, po nałożeniu sekunda mija i on się robi dużo ciemniejszy. To jest taki fajny, brązowo-różowy odcień, ekstra na ten sezon. Zobaczcie, no w opakowaniu on się wydaje taki mega, mega jasny, no nie? A tutaj jest piękny, idealny właśnie na teraz. Duże opakowanie, kolejny plus. Matowa pomadka, jakby zawsze w serduszku. Co ten kalendarz z nami robi, to ja nie wiem. Chyba jeszcze nigdy nie otwieram kalendarza, który dostał tyle plusów i który tak mnie zaskoczył swoją jakością. 11! Mamy kolejny cień. Tutaj tych cieni pewnie będzie dużo, bo mamy 2 paletki do wypełnienia, ale fajnie, że nie dali tylko samych cieni, bo to byłoby nudne, to byłaby przesada i wow, 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 ten cień jest piękny. Takiego jeszcze nie widziałam. Oh my god, te błyszczące cienie. Błyszczące cienie są tak wyjątkowe, są tak niezwykłe. Słuchajcie, to jest różowy cień ze złotą i niebieską drobinką. Jest po prostu wyjątkowy. Te błyszczące cienie, które są dodawane do tego kalendarza, są naprawdę wyjątkowe. To nie jest tylko nudny złoty, czy nudny srebrny. I teraz jak poruszam, to też on się odbija na zielono, trochę na złoto, w zależności od tego, jakie światło na niego pada. Jak tak można? Kochani, chyba znaleźliśmy idealny kalendarz adwentowy. Nie chcę zapeszać, bo mam już na kanale najgorszy kalendarz adwentowy. Może znajdę najlepszy i to by było super.
super, bo mielibyśmy taką fajną klamrę na kanale. Ale się cieszę i patrzymy, co jest pod numerem 12 i proszę cię, kalendarzu, nie zepsuj tego. O, mamy gadżet! Mamy gąbeczkę! Super! Gadżety są super! O Jezu, jeszcze do tego dalej w zielonym odcieniu, świątecznie. Oh my god, jak tak można? Jest super, jest w ogóle taka bardzo mięciutka, bardzo przyjemna w dotyku. No ekstra, co tu dużo gadać, no gadżet zawsze na plus, no musi się tutaj pojawić wielki plus. Trzynastka, to jest jeden z tych kalendarzy, gdzie jestem naprawdę bardzo podekscytowana. Niektóre są tak nudne, a tutaj co chwilę nas czymś zaskakują. Kolejne dwa cienie. Może nie jest to jakaś ekscytacja, wiadomo, cienie, ale ekscytacja, bo te kolory są fantastyczne. Choć ten jest dla mnie akurat taki średni, zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy taką zieleń, taka naprawdę taka błotnista zieleń. No okej, takie jeszcze nie widziałam, przyda się. Natomiast ta zieleń jest taka ciekawa. Nie powiem, żebym była jakimś wielkim fanem. I mamy, o, ale tego to już jestem fanem. Mamy również zieleń, ale tutaj błyszczącą i piękną. No, ja jestem sroka, wiecie, i błysk zawsze kocham. Ta zieleń jest przepiękna. Ta matowa zieleń, taka średnia, bo wiecie, zieleń, no nie, taka trochę, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, taka błotnista trochę, taka bagniasta, trawiasta taka. No ale ten cień na pewno również się przyda, ten zielony jest przepiękny, więc powiedzmy, że dajemy tutaj plusa, choć ta zieleń mi się tak mniej podobała. No ale to wiadomo, no to każdy ma inny gust, inne odcienie się podobają, innych odcieni każdy używa w makijażu. Otwieramy piętnastkę i znowu chyba cienie. Mam tutaj nadzieję na jakieś szalone odcienie. O, wow, ten jest bardzo ciekawy. Znowu mamy cień z drobinką i to jest taki brązowy cień z drobinką, piękny. I tutaj pewnie będzie mat. Już widzę, w jakim kierunku to wszystko idzie. Zazwyczaj mamy jeden matowy, jeden brokatowy w podobnych odcieniach i tu mamy po prostu taki klasyczny brąz. Tych brązów już trochę dostaliśmy, bo mamy taki, mamy taki, mamy taki, ale jak widać, no one mocno się różnią. No i brokacik piękny, tak więc plusik, ale daj nam trochę mięska, ja nie chcę już tych cieni, cieni już mam sporo, daj mi coś więcej. Co tutaj będzie? Obawiam się, że znowu cień. O! Tak, tak! Ah! Mam, o matko, są perełki! Oh my god, kocham perełki! I te perełki są dodatkowo, Jezus Maria, one nie są... tak, tak! One nie są w takim zwykłym szklanym, wiecie, bezbarwnym odcieniu. Mamy różne odcienie. Mamy takie klasyczne szklane, mamy takie opalizujące, mamy różowe i mamy niebieskie i ja jestem po prostu kupiona, bo uwielbiam przyklejać sobie te główieneczka do twarzy, ale wszystkie w sklepach, jakie widzę, to właśnie te takie zwykłe, nudne, a tutaj mamy do wyboru 4 odcienie. Co oni zrobili z tym kalendarzem? Ale to nie wszystko, uwaga, zobaczcie. Są też sztuczne rzęsy. O mój Boże, i są piękne. Są w ogóle bardzo, wiecie, takie eleganckie, długie, ale nie przesadziste. To nie będą takie firany, że wstyd wyjść z domu. Piękne okienko, jak najbardziej coś dla mnie. Może nie do końca, bo nie umiem sobie przyklejać sztucznych rzęs, ale może się nauczę dzięki temu. Ale te świecidełka kupiły mnie. Słuchajcie, plus, 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 plus. Co mam Wam tutaj powiedzieć? To jest po prostu genialny kalendarz. Nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Tyle rzeczy w jednym kalendarzu. Tak fantastyczne. Tak różnorodne. Matko, można? Można! Czy inne kalendarze mogą się uczyć? To jest kalendarz adwentowy, to jest ekscytacja, to jest najlepszy jak na razie kalendarz adwentowy, jaki otworzyłam. Szok, po prostu szok. Piszcie mi, co na ten temat myślicie, bo ja nie mogę wyjść z szoku. 17. Tu pewnie będzie cień. Tak, tutaj mamy kolejne dwa cienie. Mamy śliczny fiolet, także bardzo wyjątkowy. Ciężko jest znaleźć taki piękny odcień. I do tego mamy pasujący odcień z błyskiem. Bardzo mi się w ogóle podoba to, że dają podobne do siebie odcienie i w wykończeniu matowym, i w wykończeniu brokatowym. Fajnie to można razem połączyć, można z dwóch tych cieni, słuchajcie, zrobić jeden piękny makijaż. Teraz te makijaże proste, wykonane za pomocą jednego, dwóch cieni są bardzo modne. I za pomocą tych dwóch cieni możecie sobie zrobić cały makijaż. Za pomocą tych dwóch cieni możecie sobie zrobić cały makijaż. Za pomocą tych dwóch zielonych cieni możecie sobie zrobić cały makijaż. W tym kalendarzu jest tyle opcji, nie mogę. Wielki plus. Widać, że to jest przemyślane, że nie są tutaj włożone produkty, które im się po prostu nie sprzedały. Ktoś tutaj się postarał. Znowu cienie. Chciałabym troszeczkę więcej produktów do ust. O, wow, mamy złoto. Zaraz Wam pokażę, jakie. Znowu, mamy odcień matowy i mamy odcień brokatowy. Tutaj mamy takie piękne, ciemne złoto. Jest piękne, bo wiecie, jest takie ciemne, niekiczowate. Ekstra. Kolejny plus. 19. Zbliżamy się do końca. Jest naprawdę bardzo dobrze. Tutaj pewnie będzie kolejny cień. A nie. Też mamy cień, ale co innego. Mamy pigment chyba. A
nie, to jest eyeliner w kremie. Dobra, sorry. Mamy eyeliner w kremie w zielonym odcieniu. Musimy go otworzyć, żeby się do niego dobrać. Mamy eyeliner w takim zielonym odcieniu, właśnie pasującym do całej tematyki kalendarza. Mamy tutaj, wiecie, gąbeczkę w tym samym odcieniu, pędzle, tutaj to etui. Wszystko ma ten zielony odcień. Podoba mi się, bo to widać, że zostało właśnie stworzone pod ten kalendarz. To bardzo, bardzo mądre i przemyślane. Wow, to jest naprawdę piękny odcień. Ja takimi odcieniami się nie maluję. Jak widzicie, ja dopiero zaczynam malować się czarnym eyelinerem, ale to jest piękny odcień. Podejrzewam, że on może bez problemu służyć tak, że po prostu jako cień w kremie. To jest cudo. To jest napigmentowane, jak nie wiem co. Piękny. Przepiękny jak najbardziej na teraz. Wpisujący się w cały ten kalendarz. Plus, jestem w szoku. Nie chcę już się powtarzać, bo gadam ciągle to samo, ale mamy kolejny duży produkt. Mamy puder wygładzający. Super. Gigantyczny produkt. Puder transparentny. Komu się nie przyda? Ekstra. No słuchajcie, ja już nie chcę ciągle tylko chwalić tego kalendarza, bo mamy okienko 20. I ja cały czas tylko gadam o tym, jaki ten kalendarz jest dobry, a do tego teraz zauważyłam, jaka jestem głupia, bo pominęłam 14. Oczywiście. Słuchajcie, ale ja się tak podniecam tymi kalendarzami. Ja tak tym żyję, że ja dosłownie omijam te numerki. Nie wiem, jak mogłam ominąć taki duży numerek. Dusiu, pomyśl. Wybaczcie, no ale no, ten puder super. Po prostu wow, ten kalendarz. Mamy już tyle okienek i ani jednego minusa. Najlepszy kalendarz, więc otwórzmy sobie może tą 14, która nam tutaj leży. Co to będzie? Znowu kasetka na cienie? A nie! Mamy face! Więc pewnie jest ciężki, więc pewnie tam coś jest w środku. Tak! Mamy trio do konturowania. Ten kalendarz jest za dobry. Mamy bronzer, róż, rozświetlacz. Podoba mi się także to, że tutaj mamy róż bardziej właśnie taki pomarańczowy, ten mamy bardziej różowy, czyli te dwa produkty, te dwa odcienie się nie powtarzają. Ekstra, jakby trio do twarzy. Super! Mamy jeszcze do tego paletkę z lusterkiem. No nie można lepiej, no. Chyba się zgodzicie ze mną, że najlepszy kalendarz, jaki otwieraliśmy. I co to jest? Klej do rzęs! Okej, fajnie. Dostaliśmy klej do rzęs, spoko. Mamy klej do rzęs do tych rzęs, które są dołączone, ale także jest to duży klej. Więc jeżeli kleicie sobie rzęsy, to on Wam starczy na wieki. O, jest do tego przeźroczysty. Fajnie. Super. Duży. Przyda się do tego, co jest w kalendarzu. Przyda się także na później. Plus, co tu dużo mówić. I mamy ostatnie trzy okienka. Ciekawe, czy obronią honor tego kalendarza. Widzę także, że 24 jest wielkie, więc jestem ciekawa, co tam będzie. 23. Patrzymy, co jest pod numerem 23. Mamy, uwaga, masełko do ust. Okej, produkt do ust. Fajnie. Pachnie, słuchajcie, przepięknie. Pachnie jak lody waniliowe. Nie jest jakoś super duże. Mamy tutaj 3 gramy, ale do ust na pewno starczy na długo. Na pierwszym miejscu mamy olejek migdałowy. Mamy tutaj same olejki na pierwszych miejscach, więc super, będzie bardzo nawilżający. Pachnie fenomenalnie. Nie jest za duży, tylko tyle powiem, ale na pewno jest to plus. W tym okresie coś do ust nawilżającego jak najbardziej. Patrzymy, co jest pod numerem 23. Jestem bardzo ciekawa, co jest tutaj pod numerem 24. Kolejny produkt w słoiczku. I mamy migotek. Wow, jaka urocza nazwa w ogóle. Eyeliner w kremie. Dobra, dobieram się do niego. Jak wyglądasz, słoneczko? Sprawdźmy. Już nie mam wolnego miejsca. Taki bardzo błyszczący w złotym, szampańskim odcieniu. To jest eyeliner w kremie, ale moim zdaniem on by się też sprawdził fajnie jako po prostu cień, albo jako rozświetlacz. Bardzo taki uniwersalny produkt. Czy nawet jak się bardzo lubicie świecić, to gdzieś tutaj, na dekolt. Czemu nie? Ja jestem wielką tandeciarą, wiecie o tym. W ogóle pada śnieg, jest tak ślicznie. Plus, super produkt, 3 gramy, ale taki produkt starczy na wieki. I przechodzimy do numeru 24. Jestem bardzo ciekawa, co tu jest. Nie wiem, jak to jest możliwe, żeby numer 24 miał pobić ten numerek, gdzie mieliśmy 8 pędzli. Chyba jest to niemożliwe, albo to okienko, gdzie mieliśmy naklejki oraz rzęsy. Nie wiem, co tu może być, żeby to pobiło, bo tamte okienka były fenomenalne. Ale sprawdźmy. Mam nadzieję, że nie będzie to rozczarowanie. Czuję, że jest duże. To albo jest gadżet, albo jakiś spray. Patrzę. O, jest kilka rzeczy. Olejek do demakijażu twarzy i oczu. I gadżet. Mamy gąbkę do demakijażu. Chyba to jest gąbka do demakijażu. Nie słuchajcie mnie, ja nie wiem, co się wokół mnie dzieje. I słuchajcie, ja na przykład nienawidzę olejków do twarzy. Nienawidzę. Nie używam, ale używam olejków do demakijażu. To jest jedyna rzecz, która jest w stanie stopić moją tapetę. Jak mam lekki makijaż, używam płynu micelarnego, ale jak mam takie tapecisko jak dzisiaj, to tylko olejki
jaki dodam makijażu. Przetestowałam już z 5 i cieszę się, że mam tutaj. Gdyby to był olejek pielęgnacyjny do twarzy, to by było mech, ale olejki do demakijażu są ekstra i zazwyczaj są bardzo drogie, więc super i do tego połączone z gadżetem. Wpisuje się w to wszystko, bo wiecie, jak się pomalujemy tymi kosmetykami, to też będziemy mieli takie tapecisko na twarzy, że ten olejek nam się przyda. Nie oszukujmy się. Więc jest to kolejny plus. Choć uważam personalnie, jeżeli mogę się czepić, bo ja się zawsze czepiam. Uważam, że pod numerem 24 powinny być te pędzle, bo to jest po prostu najlepsze okienko, to był wielki szok dla mnie, nigdy się z czymś takim nie spotkałam. A to też jest super, ale jest dużo mniej super, wiecie o co chodzi. Sorry, ja się muszę czepić, ja się zawsze czepiam tych kalendarzy, jestem największym hejterem kalendarzy na polskim YouTubie. Wybaczcie, ja się muszę czepić. Nie dałam tutaj żadnego minusa, więc chociaż mogę się trochę czepić, No ale słuchajcie, podsumowując, był to najlepszy kalendarz adwentowy, jaki otworzyłam. Nie był tani, na pewno bardziej opłaca się go kupić na promocji, ale ta zawartość jest fenomenalna. Pędzle, sztos, gąbeczka, te rzeczy do przyklejania, wielki puder, ta masa cieni po prostu w pięknych, wyjątkowych odcieniach. No mamy, słuchajcie, dwie pełne paletki z 18 cieniami. A, jeszcze nie zapominajmy, paletka do twarzy! Co to ma być? Wow, jedno wielkie wow. Najlepszy kalendarz, jaki otworzyłam. Napiszcie mi, co wy myślicie. Ja jestem zachwycona i na razie ten kalendarz wygrywa ze wszystkich kalendarzy, które chyba otworzyłam w życiu. Ten i kalendarz dla dorosłych. Tamten też był super, ale ten kalendarz zdobywa koronę. Dobra, piszcie mi, co myślicie, czy wam się podobało, czy w ogóle uważacie, że ten kalendarz nie jest aż taki fajny i przesadzam. Piszcie, zostawcie kciuka w górę, obejrzyjcie poprzedni filmik na kanale, gdzie otwierałam najgorszy kalendarz adwentowy, kalendarz Kylie Jenner. A ja już się z wami żegnam. Pa, 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 miłego dnia i widzimy się już niedługo.